Hej moi mili, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam moje płyty winylowe. Część z Was wie, część nie, że bardzo, bardzo uwielbiam zbierać płyty winylowe, uwielbiam ich słuchać, ma to dla mnie niepowtarzalny klimat. Dlatego też chciałam Wam pokazać, co do tej pory już uzbierałam, ponieważ w takich dzisiejszych czasach, kiedy płyty winylowe kosztują co najmniej 100-120 zł, jak nie więcej, ponieważ są egzemplarze po 150-175, no jest to kupa forsy, jakby nie było. Dlatego staram się kupować te płyty, które znam, które uwielbiam i które zaliczam do mojego takiego najwyższego podium najfajniejszych albumów, moich ukochanych, takich, które mają w moim serduszku wyjątkowe miejsce. Kolejność pokazywania przeze mnie albumów jest przypadkowa. Po prostu będę je wyjmowała z mojej skrzynki tak jak leci i będę Wam o nich troszeczkę opowiadać. Pierwszą płytą jest Daughter Not To Disappear. Pokażę Wam to z dwóch stron. Daughter jest to zespół, który nazywam ścieżką dźwiękową do mojego życia. Jest to mój ulubiony zespół i cokolwiek innego mówię, proszę w to nie wierzyć. Jest to mój ulubiony zespół. Czaję się, żeby zbić ich wszystkie płyty w wersji winylowej. Na razie mam dwie. Tą i wersję koncertową 4AD. 4AD Sessions to jest wersja koncertowa, jest tylko 5 piosenek, ale płyta kosztowała około 40 zł, więc w ogóle nie żałuję danych pieniędzy. A wersje koncertowe są przepiękne w wykonaniu. Tą płytę dostałam od mamy na premierę, kiedy ona wychodziła i byłam tak niesamowicie szczęśliwa. Myślałam o normalnej płycie, a mama zamówiła mi płytę winylową i myślałam, że oszaleję z radości. Tak naprawdę słuchałam tej płyty długimi godzinami i cały czas nie jestem jeszcze znudzona, więc prawdopodobnie... Tak, nawet włożyłam płytę do złej kieszeni, ponieważ wyciągam ją tak często, że już nawet nie patrzę, gdzie ją wkładam. A to źle, bo powinnam bardziej o nie dbać. Następna. Następną płytą jest Agnes Obel Philharmonics. Jest to pierwsza płyta, którą sobie kupiłam, jak świadomie. Pierwsza moja świadoma płyta winylowa. Miałam jeszcze kiedyś kolekcję polskiej muzyki lat 50. 60. jeszcze po dziadku. No ale na chwilę obecną wyniosłam ich do piwnicy, ponieważ tego nie słucham, a nie mam na nie miejsca. Dlatego zbieram teraz tutaj tylko moje płyty obecne. Ale wracając do tematu. Agnes Obel jest to utalentowana pianistka i śpiewaczka, piosenkarka, muzyczka, artystka, okej? Cudowny głos, niesamowita gra na pianinie, serdecznie Wam polecam, jeżeli lubicie coś spokojniejszego. Następną płytą jest... Oho, mój pies jest głodny. Pomóżmy mu. Następną płytą jest płyta Beneath the Skin zespołu Of Monsters and Men. Jest to jedna z tych płyt, na której kocham każdą jedną pojedynczą piosenkę. Oczywistym więc było dla mnie, że kiedy spotkałam tą płytę na swojej drodze, znalazłam ją w Saturnie, całkiem niezłej cenie, bo chyba około 80 zł, od razu rzuciłam się na nią i stwierdziłam, że bez niej nie wyjdę ze sklepu i nie żałuję zakupu ani troszeczkę. Następnie mamy boską Florence. Florence and the Machine, How Big, How Blue, How Beautiful. Mam nadzieję, że dobrze to przeczytałam. Tak. Ten album miałam zamówiony już w preorderze. Niecierpliwie na niego czekałam. Wydane jest niesamowicie, ponieważ w środku jest książka z fotografiami z sesji zdjęciowej, która była wykonana specjalnie do tego albumu. Są też powiększone zdjęcia w formie kopert na płyty, ponieważ jest to wydanie jednopłytowe czy dwupłytowe? Ja się zaraz tego dowiem. Dwupłytowe, jest to wydanie dwupłytowe. Tak, ja wiem, że mój pies ciągle szczeka w tle. Jest to mój skarb, jedna z moich ukochanych płyt. Mój skarb, bo Florence, dobra Florence, nigdy nie jest zła. Następnie mamy Muse, The Resistance. Tą płytę dorwałam na wyprzedaży i stwierdziłam, że skoro trafia mi się, to naprawdę muszę ją mieć, ponieważ Muse to klasyk, zespół, który naprawdę bardzo lubię, zespół bardzo znany. I serdecznie polecam wszystkim tą płytę, aczkolwiek obawiam się, że jest nieco uszkodzona, ponieważ na ulubionej piosence Resistance
ona mi się trochę wycina. No i ostatnia z moich płyt, ale wcale nie najgorsza, jest na 30 Seconds to Mars, Love, Lost, Faith and Dreams. Tą płytę dostałam od rodziców, nie pamiętam już z jakiej okazji, jednakże swojego czasu był to mój ulubiony zespół. Teraz już tak nie jest, ale bardzo fajnie bawiłam się na wszystkich koncertach w tej trasie koncertowej i wspominam to naprawdę miło. I czasami naprawdę lubię włączyć sobie głośno tą właśnie płytę, żeby wspominać sobie, jak to były stare, fajne czasy. To na razie wszystko. Cały czas poluję jeszcze na pierwszą studyjną płytę Daughter. To jest płytę If You Leave. Jeżeli nie znacie Daughter, naprawdę wpiszcie sobie w YouTube, bo ten zespół jest cudowny. Jest naprawdę wiele płyt. Jeszcze bardzo bym chciała mieć Wardrunę w wersjach winylowych. Bardzo chciałabym jeszcze mieć Nightwish w wersjach winylowych. Tak więc jest tego jeszcze naprawdę sporo. Spora droga przede mną. Ale spokojnie podkładamy pieniążki. Na pewno będę się dzieliła z Wami każdym kolejnym zakupem. Mam nadzieję, że Wam się podobało i jeżeli macie jakąś swoją ulubioną płytę albo jeżeli chcielibyście zacząć słuchać płyt winylowych albo już macie, co jest Waszym największym skarbem, bardzo chętnie posłucham o tym, poczytam w komentarzach, tak więc piszcie. Trzymajcie się, mi się. Pa, pa.